Ten tutorial nazwany został Pierwsze tygodnie, ponieważ w pierwszych tygodniach życia dziecka zazwyczaj występują czerwone przebarwienia, które nie zawsze estetycznie wychodzą na zdjęciach. Często też całe zdjęcie wychodzi z lekko czerwonym zabarwieniem. Pokażemy zatem, jak poprawić takie zdjęcie, a właściwie skórę właśnie z takimi przebarwieniami. Poprawimy również ogólną kolorystykę tego zdjęcia. Na początek powielamy sobie warstwę Ctrl-J. Następnie wybieramy narzędzie łatka z bocznego paska. I właśnie to narzędzie posłuży nam do edycji czerwonych przebarwień. Tak więc na powielonej warstwie. Przybliżamy ją sobie Ctrl+. I zaznaczamy łatką fragment przebarwienia, a następnie przeciągamy na dobry obszar skóry i jak widzimy, przebarwienie zostało usunięte. Tak postępujemy z całym przebarwieniem na tym zdjęciu. Jest to również dobry sposób do usuwania piegów, pryszczów oraz innych niedoskonałości na skórze. Usuwamy tutaj zbędny naskórek. W ten sposób retuszujemy przebarwienia na skórze. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądało zdjęcie przed edycją. Widzimy znaczącą poprawę. Oczywiście nie będziemy tutaj retuszować wszystkich fragmentów. Widzimy tu jeszcze fragment, ponieważ szkoda czasu, przejdźmy zatem do kolejnego kroku, gdzie poprawimy czerwone przebarwienie całego już zdjęcia. Do tego celu użyjemy nowej warstwy dopasowania Balans kolorów. Pracujemy w odcieniach pół tony i redukujemy czerwień za pomocą suwaków. I jak widzimy, zdjęcie zmieniło swoją barwę, skóra stała się bardziej pomarańczowa. Kolejny krok to znany nam już sposób na ogólne rozjaśnienie całego zdjęcia, czyli użycie warstwy dopasowania krzywe i tutaj środek krzywej RGB nieco w górę. I to wszystko, jeśli chodzi o tą obróbkę. Dodajemy sobie wszystko do grupy i zobaczmy zdjęcie przed i zdjęcie po obróbce. Widzimy znaczącą różnicę na korzyść. Zdjęcia po obróbce jest o wiele jaśniejsze, zostały usunięte przebarwienia i niepotrzebne tutaj